Edward Benesz. Wraz z Tomaszem Masarykiem, twórca niepodległego państwa czechosłowackiego. Minister spraw zagranicznych, a od 1935 roku prezydent Republiki Czechosłowackiej. Rok 1938 konferencja w Monachium. Hitler, Mussolini, Chamberlain. Die. O tych dwóch ostatnich zachodnich politykach Winston Churchill mawiał: mieli do wyboru wojnę albo hańbę. Wybrali hańbę, ale wojny nie uniknęli. Neville Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii. Główny autor polityki epismentu, czyli ugłaskiwania i ustęp w stosunku do Niemiec. Odegrał kluczową rolę w trakcie konferencji w Monachium. Jaki jest plan polityczny Hitlera? Od czego Hitler zaczyna? Co jest wstępem czy nawet więcej warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jego wielkiej Gry opanowanie w Europie. Moim zdaniem jednak to jest Europa Środkowa. To jest ten pierwszy etap. On musi opanować Europę Środkową po to, no, chociażby po to, żeby opanowując, czy biorąc, rozszerzając swoją strefę wpływów na ten obszar, wzmocnić pozycję Niemiec. W grach z innymi mocarstwami, przede wszystkim mocarstwami zachodnimi. Tak. I od jakiego kraju kanclerz Rzeszy Niemieckiej, urodzony w Austrii, mógłby zacząć realizację tego planu? Oczywiście od y, Austrii, swojej rodzimej Austrii. Niektórzy złośliwie mówili, że Hitler to jest zemsta. Austriaków na Prusach zasadowe, ale rzeczywiście trzeba pamiętać, że w ten sposób Hitler też odwoływał się, jednak do zakorzenionej w kulturze politycznej Niemiec już tak od XIX wieku koncepcji, która wtedy, zwłaszcza w okresie wiosny ludów, była artykułowana jako tak zwane rozwiązanie, rozwiązanie wielko Deutsche Lösung. No tak, ale również po zjednoczeniu tak zwanym mało niemieckim, czyli po zjednoczeniu Niemiec bez Cesarstwa Austriackiego, te, ta konieczność zbliżenia niemiecko-austriackiego no, była wśród elit Berlina i Wiednia obecna. Tam cały czas, jeśli chodzi o gospodarkę, myślano, no, chociażby o stworzeniu jakiegoś wspólnego obszaru gospodarczego, wspólnego obszaru celnego. I to nie tylko w tym okresie, o którym my najczęściej się mówi, początku lat 30. i XX wieku i kanclerza Bryninga, ale to były to, 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 to już te, te, te pomysły były w końcówce panowania, końcówce rządów Bismarka. To prawda. A jesienią 1918 roku, kiedy kończy się władza Habsburgów, rozpada się CK Monarchia, no to rządzący w tej tak zwanej Małej Austrii, która się wtedy wyłania, socjaldemokraci, nazywają państwo, które wtedy się wyłania, Deutsch Deutschösterreich, czyli właściwie Republika Niemiecka Austriacka i dążą do Anschlussu uważając, że ta nowa Republikańska Rzesza Niemiecka, gdzie też rządzi socjaldemokracja po listopadzie 1918 roku, to jest naturalny kierunek, którym powinni podążać Austriacy. Więc ta myśl o Anschlussie, ona ma swoją długą historię już po zakończeniu pierwszej wojny światowej. I co ciekawe, Hitler zaraz po dojściu do władzy, czy prawie zaraz, w 1934 roku, próbuje dokonać w Austrii pucz. Tutaj w części historiografii, trochę dawniejszej, sprzed 20-30 lat, latami, mówiło się, że Hitler nic nie wiedział e, o puczu, w, które, w efekcie którego życie stracił kanclerz e, Austrii, e, Dolfus, no ale e, najnowsze badania mówią wyraźnie, Hitler dokładnie wiedział e, o, o, o planach puczu i dążył do puczu, czyli można powiedzieć, że już w 1934 roku chciał sprowokować Anschluss, bo to nie byłoby oczywiście wejście armii niemieckiej do Austrii, bo ta armia była za słaba, ale, ten, ale, 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 ale ta, to, to zjednoczenie byłoby, początkiem tego zjednoczenia byłby pucz, w wyniku który, który, którego austriacka NSDAP mogłaby przejąć władzę no i w sposób pokojowy się połączyć, wtedy by postawiła hasło pokojowego zjednoczenia z Pan Niemcami. Ale wtedy jeszcze parę dywizji w kierunku Tyrolu przesunął Benito Mussolini, który nie chciał jeszcze wtedy widzieć u swoich granic potężnej Rzeszy Niemieckiej. Tu już mamy kontekst też tej wielkiej polityki europejskiej. No właśnie, bo to, w, to też jest charakterystyczne, że Włosi włączają się do... Prób czy działań na rzecz stabilizacji Europy Środkowej. Nie tylko Francja, bo Francja, przypomnijmy, jest takim patronem tego, co się nazywa Małą Antantą, czyli współpracy, czy bliskiej współpracy Czechosłowacji, Rumunii. I późniejszej Jugosławii, mającej na celu po pierwsze hamowanie zapędów węgierskiego rewizjonizmu, bo tak naprawdę mała Antanta w pierwszej kolejności ma na oku Budapeszt, no, ale drugim elementem, niezwykle również jest ważnym, no to jest blokowanie Niemiec na tej drodze do Europy. Środkowej. I w tym 1934 roku wydaje się, że ta sytuacja jest, że jesteśmy bezpieczni, bo my też jesteśmy elementem, my, jako Polska, szeroko rozumianej Europy Środkowej. Dlaczego jesteśmy w dobrej sytuacji? No bo z jednej strony jest system francuski z tym jednym z elementów, jakim jest mała Entente, a z drugiej strony, no właśnie ów Mussolini, który jest. No wtedy można tak powiedzieć, patronem niepodległej Austrii, suwerenności Austrii. To dzięki y, Mussoliniemu Austria może utrzymać niezależność w stosunku do Niemiec. Czy chcesz powiedzieć, że faszysta? wspierał integralność Austrii, i niepodległość Austrii, a z drugiej strony mamy jednak sytuację już rok później zupełnie inną. Italia podejmuje ofensywę na no, wojnę przeciwko Abysyjni, ze wszystkimi tego konsekwencjami, gdy chodzi o reakcję Wielkiej Brytanii, Francji głównie. To, mówię teraz w największym skrócie, popyka Mussoliniego w kierunku Hitlera. A Hitler ciągle ma na uwadze swoją ojczystą Austrię i tę tradycję wielkoniemieckiego rozwiązania, które jest wstępem do odbudowy niemieckiego znaczenia w Europie Środkowej. No i tak zmierzamy do marca 1938 roku i tego, co w pewnej mitologii jednak historycznej czy historyczno-politycznej nazywa się faktem, że Austria stała się pierwszą ofiarą Hitlera. No, no, no właśnie, bo zwróćmy uwagę na to, ten plan, o którym mówimy, e, jest taka bardzo słynna nagra narada Hitlera e, w kancelarii Rzeszy pod koniec 1937 roku. Tę naradę określa się od nazwiska e, adiutanta Hitlera, który napisał notatkę z tej narady to się nazywa, dlatego się nazywa to protokołem y, Hozbacha i w trakcie tej narady y, Hitler y, głównym swoim ministrom i najwyższemu dowództwu y, wojskowemu ujawnia te plany strategiczne i ten główny plan strategiczny polega na tym, że no, w stosunkowo najbliższym czasie w perspektywie y, kilku Najbliższych e, lat. Najpierw e, Hitler ma zamiar e, przyłączyć do Niemiec Austrię, potem rozbić e, Czechosłowację, a następnie e, no, to będzie ten e, moment, w którym po, po tym, na początku lat 40., 42-43 roku, rozpocząć e, już. E, Wojnę, bo dla Hitlera, to już wiemy z Mein Kampf, tak naprawdę zmiana musi się dokonać poprzez wojnę. Taka prawdziwa zmiana, która byłaby zmianą godną Niemiec, to musi, musi, musi tę zmianę spowodować wojna. W marcu 1938 roku ten scenariusz się realizuje przy, no, trzeba powiedzieć, entuzjastycznym wsparciu Austriaków te tłumy które wywiatują na cześć wkraczającego Wehrmachtu nie tylko w Wiedniu, ale w innych miejscowościach austriackich one nie są spędzane tam przemocą. Taka była rzeczywiście wola mieszkańców Austrii, o która zresztą jak już mówiliśmy, ona była artykułowana zaraz na początku w ogóle istnienia Republiki Austriackiej w 1918 roku. No ale wystarczy rzut oka na mapę, żeby wiedzieć, że upadek Austrii to oznacza wielkie kłopoty dla Czechosłowacji. No tak, no, powiedzmy tak, no, że to nie tylko wola y, y, austriackich Niemców, no, bo to jest również pewne zaniechanie y, mocarstw, przede wszystkim y, zaniechanie y, Mussoliniego, y, który y, no, nie przeciwstawia się. Temu ruchowi Hitlera. No i też jest w pewnym sensie zaniechanie mocarstw zachodnich, no bo Anschluss ma ogromne konsekwencje. Wtedy po Anschlussie, czyli po przyłączeniu Austrii do Niemiec, Czechosłowacja, czy państwo czechosłowackie, jak popatrzymy sobie na mapę, jest takim językiem, językiem taką otoczonym. Jej duża część e, przez e, Rzeszę i co gorsze, na tych granicach Czechosłowacji jest przeszło 3 miliony Niemców, które, którzy natychmiast e, będą artykułowali no, potrzebę. Autonomii, ale tak naprawdę będzie chodziło o coś więcej. Odwołują się przecież do starej wilsonowskiej zasady samostanowienia narodów. Tak, Mamy 3 miliony Niemców w Czechach, którzy koniecznie chcą dołączyć do swojej wielkiej niemieckiej ojczyzny. Zresztą ta sama zasada była legitymizowaniem właśnie Anschlussu w 1938 roku w marcu, no ale pół roku mija i rozpoczyna się właśnie kulminacja tego, realizacji tego kolejnego celu, o którym mówił Hitler, czyli rozbijania Czechosłowacji. No i tutaj no, rzeczywiście okazała się w pełni ta bierność, fatalna bierność głównie mocarstw zachodnich, Francji przede wszystkim, ale także Wielkiej Brytanii, które godzą się na to, żeby doszło do zniszczenia państwa czechosłowackiego, Munachium. Tak, Monachium wrzesień, koniec września 1938 roku, i Czechosłowacja jest wtedy państwem w wyniku postanowień umowy monachijskiej, okrojonym o, te, o tę część, którą zamieszkują Niemcy. A tam przypomnijmy, są bardzo silne umocnienia, które były głównym atutem Czechosłowacji, jeśli idzie o przyszłą ewentualną wojnę z Niemcami. To powoduje, że, że Czechosłowacja już jako państwo jest no de facto bezbronna. Zresztą powstaje nowy twór, tak czecho myślnik Słowacja, gdzie Hitler i Niemcy bardzo wyraźnie grają na na, 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 na ten słowacki separatyzm, ale jednocześnie podporządkowują sobie, bo jak się popatrzy w dokumenty dyplomatyczne, to Hitler politykę Pragi, politykę Pragi sobie podporządkowuje dosłownie w ciągu kilku tygodni, czeskie elity nie mają wątpliwości, że muszą przestać, muszą zapomnieć o tym, że kiedyś odgrywały bardzo ważną rolę w tym francuskim systemie bezpieczeństwa i po Monachium Czesi wchodzą w orbitę Niemiec i de facto prowad, zaczynają prowadzić dopóki są, dopóki Czechosłowacja jest jeszcze państwem politykę podporządkowania się interesom niemieckim. Przypomnijmy, Hitler w Monachium solennie obiecał y, Brytyjczykom i Francuzom, że to już są jego ostatnie żądania, zwłaszcza wobec Czechosłowacji. Tymczasem w marcu 1939 roku... To jest r. ta feralna data, 15 marca. Niemal rok po Anschlussie Austrii Wehrmacht tak. wchodzi do Pragi. Wchodzi do Pragi w... E, w... Po tym kroku powstaje protektorat Czech i Morach, który staje się częścią Rzeszy i powstaje niezależna e, Słowacja. I znowu rzućmy okiem na mapę. No to oznacza, że de facto ta Europa Środkowa w wąskim e, sensie tego słowa już jest Europą, Europą niemiecką i na drodze Hitlera pozostaje. W tej części naszego kontynentu, w naszym regionie, tylko jedno państwo, którym trzeba coś zrobić, żeby móc realizować strategiczny plan, jakim jest Wielka Krucjata Wschodnia, A tym państwem jest Rzeczpospolita Polska.